Ostatnia impreza, którą zorganizowaliście, okazała się dużym sukcesem. Jakie są plany na przyszły sezon? Plany są takie, pewnie podobnie jak w tym roku, organizacja podobnej imprezy, jakim piknik motocross. No tylko jakby nie patrząc, to ludzie myślą, że to tak zeszło nam z nieba ta impreza, ale na pewno będzie ciężej zorganizowanie tej imprezy, bo każdy już pewnie się spodziewa kolejnego jakiegoś tam show, a żeby zrobić taką imprezę, no to wiele tutaj wkładu trzeba i też jakiś tam apel może dla ludzi z zewnątrz w ogóle, że jakieś pomocy jakbyśmy potrzebowali w organizacji właśnie już niedługo, bo to jakby nie patrząc 6 miesięcy zostało tej imprezy, a myślę, że warto, bo jakby nie patrząc to, jak tutaj już wspomniałaś, impreza poszła szerokim echem i ludziom się podoba temat tutaj właśnie pikniku, nie ma takiej imprezy tutaj w koło. Żeby powstała impreza rangi ogólnopolskiej, na pewno potrzeba większego toru, lepiej urządzonego i wielu zmian. Czy zamierzacie rozbudować ten tor? Oj, pewnie, pewnie. Rozbudować to jest nasz priorytet na kolejne lata. No, szczegółów też nie będę tutaj zdradzał, ale jest już temat w gminie chociażby pozyskania dalszej ziemi na rozbudowę toru. No, ale znowu kolejny problem, żeby tutaj zrobić cokolwiek, chociażby na już ogólnopolskie zawody, jakieś tam, żeby były pełen wymiar, tak jak ma być na zawodach, no to potrzeba nam naprawdę tonaż takiej ziemi, gruzu, czegokolwiek. Pieniędzy przede wszystkim, bo to tak naprawdę to, co nam się dało zrobić, to było wszystko po kosztach i to po sponsorach takich tutaj gminnych. I to trwało 8 lat, więc żeby zrobić obiekt na zawody, czy jakieś inne jakieś imprezy takie już, no nie wiem, pod zawodników i tak dalej, no to no jest wiele, wiele lat i wiele, wiele pieniędzy, wkładu i wszystkiego w koło, więc... A jakie jest marzenie Marcina Frycza odnośnie toru motocrossowego w Miejskiej Górce? Marzenie, myślę, że już jedno się spełniło, że w ogóle jest coś takiego. W życiu bym nie przypuszczał chociażby 5 lat temu, że będzie taki temat, jaki jest. A no kolejny, no już też sobie w głowie już dawno, dawno, dawno temu układałem. No zawody, że na naszym torze po prostu zawody rangi ogólnopolskiej. I żeby to było no typowo takie, no już z jajem, no jest dobrze, jest fajnie, ale no jeszcze brakuje kropki, więc dużo pracy jeszcze. A tor, jak rozumiem, jest cały czas czynny. Czy każdy może przyjechać i pojeździć po tym torze? Tak, no chcemy jakieś tam wprowadzić zasady na przyszły rok, jakoś to, żeby tak było sprawiedliwie, no powiedzmy i tak dalej, ale korzysta każdy, tylko ewentualnie dzwoni do mnie i też się cieszę, że dają znać, bo pracy jest wiele, a chcemy pozyskać tych ludzi i też ich jakoś tutaj zintegrować razem, żeby powstał jakiś klub i typowo, no klub już powstał, ale bardziej mu chodzi o team. Więc no bardziej po prostu, żeby się integrować. Głównie o to chodzi, info bezpiecznie i też my przyjedziemy, pojeździmy razem i tak dalej.